chciałaby się, żebyś na razie odszedł. Na razie, odszedł od realizmu. Ty sobie wracaj, rysuj realistycznie, kiedy chcesz. Ale chciałabym, żebyś dzisiaj stworzył mi taką pracę kolorystyczną. Nie interesują mnie formy. Tylko formy rzeczywiste. Ale możesz sobie stworzyć formy abstrakcyjne, kolorystyczne, impresje, cokolwiek. Bardzo długo bałam się marzyć. Bałam się, bo wiedziałam, że te marzenia, które mam, nie spełnią się, więc przestałam całkowicie marzyć. A to jest bardzo źle. Moim uczniom i moim dzieciom powtarzam, żeby nie przestawały marzyć, bo tylko wtedy te marzenia mogą się spełnić, jeżeli w nas tkwią, jeżeli o tym myślimy, to podświadomie dążymy do tego. I wiem, że życie, które prowadziłam, czyli zajmowanie się domem, dziećmi, praca spowodowały, że zupełnie zapomniałam o tych moich marzeniach i zajęłam się i pracą społeczną, i pracą zawodową, wychowywaniem trójki dzieci. Ja byłam ciągle sama, mąż w podróżach, więc wiadomo, musiałam się zająć wszystkim. Zaniedbałam. Ja to najzwyczajniej w świecie zaniedbałam i wiem, że nie rozwinęłam tego mojego malarstwa tak, jakbym naprawdę chciała. Mimo, że po drodze trafiały się później różne oferty po skończeniu mojej edukacji, po skończeniu nauki, bo nawet miałam ofertę pracy do banku po szkole plastycznej, po studium rysunku, po studium nauczycielskim. Tak, dostałam taką ofertę, chciano we mnie zainwestować, a mimo wszystko nie, powiedziałam, że musi być to coś, co będzie związane z działaniami artystycznymi koniecznie. Ja chyba sobie nie wyobrażałam, że będę robić w ogóle cokolwiek innego, ponieważ pamiętam, kiedy mój tato wyjmował swoje rysunki, chodził do liceum pedagogicznego w Busku-Zdroju i podziwiałam te jego dzieła jeszcze w dzieciństwie, to nie wyobrażałam sobie, że będę robiła cokolwiek innego. Właśnie nie wiem, czy nie jest za późno, żebym ja teraz tak sobie rzeczywiście malowała na większą skalę. Musiałabym zrezygnować z pracy zawodowej i zająć się naprawdę własnym malarstwem. Nie można malować tak na serio pomiędzy praniem, sprzątaniem, gotowaniem, pracą zawodową, pieleniem ogródka i jeszcze dziesiątkami innych spraw. Cała ta impresja, to było dla mnie najważniejsze. Tak jak mówię, nie skupiałam się na drzewach, nie rozdrabniałam się na malowaniu tej wody, która była troszeczkę inna. Chodziło mi tylko o zarejestrowanie momentu tego światła. Zrobił się za płasko po lewej stronie, czyli albo błękitem jeszcze wejdziesz na w tę zieleń taką błękitną, to co dałaś tam ciemnika, dobrze? Na to troszeczkę błękitu i troszeczkę bieli i będziesz miała właśnie spienioną fajną falę. Nie zawaluj wszystkich jasnych rzeczy. Jest tutaj z mamą trzeba zrobić. Co trzeba? Bebę uratować. Tak, 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 tak.
ta biel powinna być zastąpiona czernią, może właśnie wypełnić to czarnym, a może jakieś podcienie, o właśnie, a być może podcienie liter powinny być czarne, jednym kolorem, żeby ci się to ładnie połączyło, bo jest kakofonia barw. Ty jesteś w ogóle barwną osobą, bardzo kolorową, ale być może, gdybyś tutaj jednym kolorem to połączył, byłoby lepiej. Nie zamalowuj ładnych fragmentów, ale rzeczywiście, żeby nie było skumulowanej tego jednego koloru w jednym miejscu, tak samo, żeby nie było, to czasami musisz go rozbić tą ultramaryną albo błękitem paryskim, dobrze? I tak, to spienienie tutaj też możesz sobie jeszcze troszeczkę, być może pędzelkiem, niekoniecznie, bo to, co jest daleko, nie jest już taką falą agresywną, jak na pierwszym planie. I dlatego te ostatnie fale możesz sobie pędzelkiem zrobić. Uważaj, bo to ładne, ten prześwit jest ładny właśnie, no mówię, nie zamalowuj. No właściwie tak naprawdę nieważne, co się maluje, tylko jak się maluje, ale żeby dobrze to ująć, trzeba porozmawiać z uczniami, spowodować, żeby próbowali patrzeć na tę zwykłą, szarą codzienność troszeczkę inaczej, bo pęd życia powoduje, że nie dostrzegamy wielu cudownych chwil tego, co się tak naprawdę wokół nas dzieje, bo życie codzienne do przodu goni nas, my gonimy życie, sami siebie nie możemy właściwie dogonić, a po drodze gubimy właśnie takie cudowne chwile, jakim jest światło, jakim jest kolorystyka, jakim jest po prostu budząca się przyroda. To są takie trywialne rzeczy, ale to jest chyba coś, co powoduje, że chce się żyć, że daje nam, to coś daje nam radość. No i tak naprawdę chciałabym, żeby żeby właśnie moi uczniowie troszeczkę na jakiś czasami, żeby im się udało zatrzymać, i żeby mogli przyjrzeć się temu, co się dzieje tak naprawdę dookoła. Od małego, od kiedy nauczyłam się tylko trzymać kredkę, zaczęłam sobie pazgrolić. Dopiero potem przyszłam na zajęcia do pani Basi, wtedy jakoś się to rozwinęło. Pani Basia jest niezwykle kreatywną osobą, więc potrafi zachęcić, potrafi przekazać coś. Znam twoje kolory troszkę. Uważaj tylko, żeby nie zbrudzić, dobrze? Mhm. Wiesz, o co chodzi. One mogą być, te zielenie, takie jak u Olgi Boznańskiej, bo ona miała takie szczególne i te zielenie właśnie przypominają jej gamę, ale troszkę trzeba uważać, żeby nie były zbrudzone, dobra? Niektórzy inspirują się naturą, bo wiadomo, to jest właśnie główny motyw większości prac i to najbardziej fascynuje ludzi, to odwzorowywanie świata. A poza tym inspiruje mnie jakaś taka fantastyka, tajemniczość, magia w stylu Dürera, może Williama Turnera. Ognistość, dynamika. Lubię starych, dawnych malarzy z przełomu XVIII-XIX wieku. Lubię kolory rokoka, lubię tę świetlistość, te delikatne, kruche ciała, bardzo jasne, wyraźne na tle, ale z drugiej strony bardzo podoba mi się taki mrok romantyzmu. Malując to, inspirowałam się przede wszystkim
artystami dawnymi, XIX-wiecznymi, szczególnie Friedrichem i generalnie romantyzmem. Romantyzm jest taki mistyczny, pełen tajemnic i właśnie to chciałam podkreślić. Na każdej pracy staram się trochę wyrazić siebie, ale nie przesadzić, nie opowiedzieć o sobie za dużo, nie pokazać, jaką jestem osobą. Niskim człowieczkiem. Naprawdę? Bardziej się tak czujesz niż tą bramą? Raczej tak. Aha. To jest bardziej łuk triumfalny. Marta, ty jesteś tym łukiem triumfalnym. Jesteś. Nie. Jeszcze nie triumfujesz? Nie. Czasami żałuję, ale to życie tak pędzi, że właściwie znów zapominam, zajmuję się innymi, organizuję plenery, daję darmowe warsztaty, zajmuję się innymi ludźmi i chyba to mi też sprawia taką przyjemność. Tak, dawanie komuś czegoś, czegokolwiek. Ja myślę, że właśnie chyba daję najwięcej, ludziom daję to, co jest chyba najbardziej cenne, czas. Czas według mnie jest najcenniejszy, co najcenniejszym, co możemy mieć. Ja przynajmniej tak uważam.